Cześć. Gry ery Windowsa 95 były dobre, nawet bardzo dobre, a wiele z nich dało początek tasiemcom, które kontynuowane są po dziś dzień. W tym odcinku pokażę Wam 50 tytułów. 50 najlepszych gier ery Windows 95. Część z nich każdy z Was zna, część może Was zaskoczyć, a część podoba się prawdopodobnie tylko mi. Zacznę od wyjaśnienia, że przez erę Windows 95 przyjmuję zakres czasowy od premiery W95 do premiery Windows 98. To bardzo mała liczba, zwłaszcza jeśli oznacza limit dobrych gier z danego okresu, a początkowo miało ich być tylko 30. Szybko okazało się, że tych dobrych gier było tak dużo, że jedna lista nie załatwi sprawy i będzie zwyczajnie niesprawiedliwa, bo mimochodem oznaczać będzie pominięcie wielu ciekawych tytułów. Postanowiłem więc zrobić dwie listy, prosty podział na gry 3D i 2D. Szło mi całkiem nieźle, aż nagle okazało się, że w jednej kategorii połowa to gry strategiczne i cały czas dopisywałem kolejne. Zatem trzy listy. 2D, 3D i specjalna kategoria dla strategii turowych i RTS-ów w jednym miejscu. I tutaj pojawia się pytanie, gdzie dać takie gry jak Duke Nukem 3D? Czy zakładamy, że są to gry trójwymiarowe? W dodatku dobrych FPS-ów z tamtego okresu jest tak dużo. Okej, cztery listy. Ogólne kategorie dla gier 3D i 2D oraz dwie kategorie dedykowane grom strategicznym i FPS-om. Cztery listy, koniec, kropka. Oczywiście to nie był koniec, bo szybko okazało się, że gier wyścigowych, czy raczej samochodowych, też zrobiło się dużo w jednej z kategorii. Czyli 5 list. Wtedy pomyślałem sobie, że z moim tempem tworzenia filmów ta piąta lista zostałaby pewnie opublikowana za kilka lat. Więc jedna lista. Jedna, ale za to długa, bo posiadająca aż 50 pozycji i co istotne, celowo pominąłem wszystkie konsolowe ekskluzywy. Czyli mówimy o grach PC-owych, które jednak niekiedy występują również w wersji konsolowej. Na kanale poruszałem już temat retro PC-ta z wieloma systemami operacyjnymi, w tym W95 oraz kwestią terminala w roli retro PC-ta z Windowsem 98. Do nagrania tego materiału użyłem miksu tych sprzętów, ale tam gdzie miałem możliwość, starałem się nagrywać na moim głównym PC-cie wersję gry przystosowaną pod rozdzielczości panoramiczne. W kwestiach organizacyjnych dodam jeszcze, że nakładam na siebie ograniczenie w postaci jednej gry na serię, a jeśli chcecie przeskoczyć do pierwszej dziesiątki, to zaczyna się ona gdzieś tutaj. Zaczynamy. Pozycja z pewnością kontrowersyjna, a to dlatego, bo ta bazująca na filmie o takim samym tytule gra była raczej źle oceniana. Problemem i zarazem atutem gry była grafika. Mamy tutaj przepiękne prerenderowane tła i modele 3D. Tylko że lokacje były momentami tak nieczytelne, że z trudem udawało się znaleźć na nich jakiś przedmiot, a czasami po wielu godzinach błądzenia okazywało się, że fragment lokacji, który wydawał się tylko tłem, jest tak naprawdę miejscem, gdzie można, a wręcz trzeba iść. Pamiętajcie, że monitory były wtedy mniejsze. Ja jednak znalazłem sposób, aby dobrze bawić się tym tytułem. Solucja. Z poradnikiem rozgrywka jest już przyjemna, a fabuła potrafi wciągnąć. Jeśli nie przepadacie za przechodzeniem gier z poradnikiem, to odświeżcie sobie film. Warto. Realms of the Haunting to gra, która działa na tym samym silniku co Normality. I nawet kiedyś przywoływałem cytat z Secret Service, gdzie mogliśmy przeczytać, że gra dysponuje niewiarygodnym systemem graficznym True 3D. Jedną z jego cech jest oczywiście to, że można kręcić głową na wszystkie strony. Więc tutaj mamy ten sam silnik i dodatkowo coś około 2 godzin nagrań na blue screenie. Fabuła? Nawiedzony dom. Czy trzeba więcej? Jeśli nie planujecie zagrać, to sprawdźcie chociaż recenzję Amerykanina Rosa z kanału Accursed Farms, który co ciekawe mieszka obecnie w naszym kraju. But like I will say, I think the Polish people are better at celebrating New Year's Eve than Americans are. Like there are just fireworks all over the place for just hours in like every neighborhood.
Link do materiału w opisie. Fanów staroszkolnych RPGów nie trzeba przekonywać do tytułu. Ot, kolejna dobra odsłona ciągnącej się długie lata historii. Ciekawostką dla osób, które nie przepadają za takimi RPGami, ale jednocześnie lubiących grać w serię Heroes of Might and Magic będzie to, że akcja tej gry rozgrywa się w tym samym czasie, co uwielbiana przez wielu część trzecia. A sama fabuła jest kontynuacją głównego wątku fabularnego z drugiej odsłony Heroes of Might and Magic. Gra była ciepło przyjęta przez graczy, choć graficznie była raczej kiepska. A tytuł ukazał się już w 1998 roku, po drugim Quake'u czy Unreal'u. Kolejna kontrowersyjna pozycja. Umieściłem tytuł na liście, bo mam z nim wiele miłych wspomnień. Otóż jako dzieciak miałem okazję być na polskiej premierze tytułu, który odbywał się podczas wydarzenia o nazwie Gambleriada Wiosna 97 w Warszawie, dokładnie w hali Torwaru. Podczas tej imprezy mój kolega chciał kupić sobie jedną grę. Średnia cena gry wynosiła wtedy tyle co dzisiaj, przy nieporównywalnie niższych zarobkach. Zarobkach rodziców, znaczy się. Do wyboru było wiele ciekawych pozycji, ja zagrywałem się głównie w Dungeon Keepera i poświęciłem też sporo czasu grze Scorcher. Dużo czasu spędziłem też na staniu w kolejce, aby może przez 2 minuty pograć w Super Mario 64, które było wtedy pokazywane w naszym kraju po raz pierwszy. Pamiętam, jakby to było wczoraj, ledwo złapałem zapada i ten głos za moimi plecami. Ej mały, spierdaj już. Jako ciekawostkę dodam, że podczas tej konkretnej edycji Gambleriady wielu młodych graczy mogło po raz pierwszy zetknąć się z magazynem Reset, który był obecny na targach i o ile mnie pamięć nie myli, rozdawali pierwszy numer czasopisma za darmo, ale ręki nie dam sobie uciąć. W każdym razie mam ten zdobyty wtedy numer. Inna ciekawostka, odbył się wtedy pierwszy ogólnopolski turniej w Quake'a. Fajna impreza to była. Humorystycznie wtrącę, że na jednym stoisku jakaś firma, nie pamiętam jaka, sprzedawała płyty CD za dokładnie 2 złote. Mieli takie ogromne szpindle i kolejka do nich była naprawdę długa. Każdy chciał wytłoczoną płytę CD za 2 złote. A co na niej było? W większości jakieś demówki, zdjęcia czy trailery, ale niestety wszystko po niemiecku, bo najwyraźniej były to niesprzedane nakłady niemieckich magazynów growych. Był jeszcze jeden niemiecki wątek, jaki towarzyszył tej imprezie. Była to ta legendarna edycja, podczas której doszło do pewnego incydentu. Otóż największym incydentem było pojawienie się na Gambleriadzie policji, wezwanej przez jednego ze zwiedzających w celu aresztowania 2 żołnierzy Wehrmachtu rozdających ulotki z faszystowską propagandą. Policja pobiła wszelkie rekordy, zjawiając się po 5 minutach od wezwania. Tylko po to, by dowiedzieć się, że dwaj młodzi ludzie, przebrani za niemieckich żołnierzy, rozdają ulotki reklamujące encyklopedię multimedialną II wojna światowa, niemieckie zwycięstwa 1939-41. Wracamy do tematu. To był długi off-topic, ale obiecuję, że to ostatni tak długi w tym zestawieniu. Tak więc kolega zdecydował się nabyć grę z psim detektywem, a po kilku latach kupiony wtedy egzemplarz gry podarował mi, a ja regularnie tytuł sobie odświeżam. Ace Ventura to gra przygodowa z elementami zręcznościowymi. Właściwie to powinienem powiedzieć gra przygodowa z mega frustrującymi elementami zręcznościowymi. Gra broniła się humorem, świetną lokalizacją i szatą graficzną, która dobrze się zestarzała. Dlaczego ta gra nie była hitem? Nie wiem. Ja zagrywałem się w ten tytuł tygodniami. Może szata graficzna odstawała od RTS-ów pokroju Red Alert czy Warcraft 2, a może fanom strategii nie spodobał się ogólny zamysł gry. Wygląda to tak. Główna jednostka, jaką tworzy gracz, to golem. Ten, jeśli zostawiony w spokoju, generuje manę. Jeśli uzbieramy jej więcej, możemy albo stworzyć kolejnego golema i tym samym szybciej odkładać manę, albo przemieścić golema w pobliże specjalnego budynku na mapie i wtedy kreatura może zostać przemieniona w inną jednostkę, co chwilę trwa. Gra warta sprawdzenia i jeśli grafika wam nie przeszkadza, będziecie się dobrze bawić.
Razem z oknami 95 Microsoft wydał też solidną liczbę gier dedykowanych nowemu systemowi. Większość była dobra, a niektóre serie powstałe w tym czasie żyją do dzisiaj. Taką serią jest na przykład Close Combat. Na mojej liście umieściłem część drugą, która pozwala kierować m.in. stroną polską. Dla fanów strategii, osadzonych dodatkowo w czasach II wojny światowej, pozycja obowiązkowa. Planeta Śmierci, bo tak rozwija się akronim POD, to jak głosiły niegdyś reklamy, pierwsza gra pod Pentium MMX. I o ile nie wiem jak sprawdzić, czy faktycznie była pierwsza, to z pewnością była jedną z pierwszych, którą co ciekawe dodawano do niektórych zestawów komputerowych z procesorami z MMX-em. I tutaj pojawia się problem. Problem z mojego punktu widzenia. Gra ta posiada kilka wersji. Pierwsza, ta OM-owa, pojawiła się pod koniec grudnia 1997 roku. Później wyszła jeszcze wersja 2.0, którą sprzedawano już w sklepach, ale była to mocno rozbudowana wersja gry, posiadała nowe trasy i nowe pojazdy oraz wsparcie dla akceleratorów, czego wersja OM-owa nie oferowała. Potem pojawiła się zawartość dodatkowa pod tytułem Back to Hell, czyli kolejne dodatkowe trasy i pojazdy. Ale jeszcze później pojawiła się wersja Gold, która łączyła w sobie podstawkę z dodatkiem i kilkoma nowymi elementami. Problem jaki mam jest taki, że wersja Gold wyszła już po premierze W98. Z perspektywy gracza lepiej zainteresować się wersją Gold, bo jest najbardziej dopracowana i oferuje najwięcej zawartości, ale jak chcemy trzymać się zasad, to powinienem wybrać wersję 2.0. W każdym razie pod to fajne wyścigi z niebanalnym modelem jazdy warto sprawdzić. Nie jestem fanem gier sportowych, ale te pierwsze trójwymiarowe FIFA mają to coś. Do zestawienia wybrałem edycję Road to World Cup 98. Rozgrywka jest już przystępniejsza niż w wersji 97, a i grafika została nieco poprawiona. Jeśli nie możecie przypomnieć sobie dokładnie, która to była FIFA, to wystarczającym przypomnieniem będzie to, że na ekranie startowym leciała tutaj piosenka zespołu Blur, Song 2. Zauważyliście, że gry, gdzie pierwsze skrzypce były deptane przez mechy, mają zwykle rozbudowany wątek fabularny? To pewnie wpływ Manx, skąd ten gatunek przywędrował do świata gier. Genome dzieje się w 2225 roku na jakimś kosmicznym zadupiu. Zadupiu, o który walczy kilka frakcji, a powód to oczywiście złoża mineralne. Wcielamy się w rolę sierżanta Ganta z frakcji Union. Resztę poznajcie sami, warto. Bo wątek fabularny jest naprawdę wciągający, prawie tak jak sama rozgrywka, czyli walki z innymi mechami na wielkiej mapie. Muszę jednak zaznaczyć, że większość świata nie podziela mojego zachwytu tytułem. Gracze i recenzenci narzekali głównie na toporne sterowanie, które przyznaję, mogłoby być lepsze. Winą jest fakt, że jest to gra pod pada, w którą wszyscy grali na klawiaturze. To będzie trochę naciągane, ale i tak to powiem. O XS można myśleć jak o Quake'u 3 tamtych czasów. Właściwie jakby wziąć oba tytuły pod lupę, to naprawdę wygląda to tak, jakby ludzie z id Software zrobili kopię gry XS, tylko na swoim o wiele lepszym silniku. Mamy więc FPS-a z arenami i botami. Trudno mi zrozumieć, dlaczego gra była czasami tak słabo oceniana. Secret Service ocenił grę na 3 na 10, ale już Gambler dał grze 80%. Więc gra mogła się podobać, ale najwyraźniej nie wszystkim. Być może areny nie były tak przyjemne dla oka jak poziomy w Quake'u, ale zabawy było co niemiara. Jeśli nie znacie tytułu, to polecam przetestowanie. Hey, you guys. You weren't gonna start without me, were you? Na Ziemię spada meteoryt, ale nie byle jaki, taki niosący wirusa. Ci, którzy umarli, jak informuje intro, byli szczęśliwcami, bo ci, którzy przeżyli, zaczęli mutować. Część zmutowanych zaczęła słyszeć jakieś głosy i zjednoczyła się pod szyldem zakonu.
Reszta zmutowanych i niezmutowanych została przez nich zniewolona. Pojawia się jednak iskierka nadziei, ruch oporu. Tutaj do akcji wkracza gracz. Tak prezentuje się fabuła ostatniej komercyjnej gry na silniku pierwszego Dooma, gry, która wyszła w 1996 roku, chwilę przed Quake'em. Cóż, graficznie nawet wtedy gra nie wyglądała najładniej, wystarczy porównać ten tytuł z Hexenem, który też wykorzystuje silnik pierwszego Dooma i wyszedł rok wcześniej. Ale skoro tu jesteście, to wiecie dobrze, że grafika nie jest najważniejsza. Strife to połączenie strzelanki z elementami RPG. Do tego nie przechodzimy tutaj poziomu po poziomie, a zamiast tego mamy jedną ogromną mapę z segmentami, które co jakiś czas się doczytują. Tytuł warty sprawdzenia, zwłaszcza że dzisiaj istnieje podrasowana wersja pod rozdzielczości HD oraz, co mnie ucieszyło, wersja na Switcha. They destroy our women and children. Jedyna polska produkcja w tym zestawieniu, Firefight, czyli shoot'em up z widokiem izometrycznym. To co gra ma do zaoferowania widzicie na załączonym klipie, a jeśli chcecie się dowiedzieć w jakich okolicznościach powstała, to polecam świetną rozmowę z Maciejem Jąsikiem na kanale Szafa z Grami, link w opisie. Naprawdę warto, dowiecie się sporo o rodzimym game devie tamtych lat i pierwszych kontaktach polskich twórców gier z Zachodem. Azrael's Tear, jedna z najbardziej niedocenionych gier z tamtego okresu. Dlaczego? Prawdopodobnie grę pogrzebało jej sterowanie. Fakt, jest toporne i jeśli gracz zniechęcił się już na etapie pierwszych kroków, to nie miał okazji poznać bliżej historii, która jest wciągająca. Mamy tutaj zakon templariuszy, poszukiwanie świętego Graala i podróże w czasie. A bohater, którym sterujemy, to złodziej. Azrael's Tear może się dodatkowo pochwalić dobrym silnikiem graficznym i warto też mieć na uwadze, że jest to bardziej przygodówka niż strzelanka. Po świetnym X-Wingu i jeszcze lepszym TIE Fighterze przyszła pora na połączenie obu światów. Tak doczekaliśmy się X-Wing vs. TIE Fighter, ale był jeden problem. Brak kampanii dla pojedynczego gracza, do czego przyzwyczaiły nas poprzednie odsłony. LucasArts szybko zrozumieli swój błąd i wydali dodatek o nazwie Balance of Power, który dodawał więcej opcji zabawy dla jednego gracza. Dlatego interesując się tym tytułem, należy rozważać jedynie wersję z dodatkiem. Dzisiaj nie da się nawet kupić gołej gry, na Steamie i Gogu sprzedawana jest jedynie w pakiecie z dodatkiem. Jeszcze taka uwaga, gra wymaga posiadania jakiegoś pada albo joysticka. Silnik Build widział w akcji każdy, jeśli nie w Red Neck Rampage, to w innych grach, szczególnie jednej. Wiecie, o którą chodzi. Można stwierdzić, że gry na tym silniku cieszyły się popularnością, bo w odróżnieniu od Quake'a czy Unreal'a chodziły na wszystkim. Ale to byłaby niesprawiedliwa ocena. Gry na tym silniku były po prostu miodne, a Szał Wieśniaka jest tego przykładem. Fabuła jest prosta jak główni bohaterowie, Baba i Leonard. Otóż obcy porwali ich świnię i nasi herosi, zaprawieni księżycówką, ruszają z odsieczą. Gry FMV to jedna z moich ulubionych kategorii gier. Niestety, tych dobrych wcale nie jest za wiele, a nowe pojawiają się już jedynie okazyjnie. Dlatego często wracam do tych starych z lat 90. Jedną z nich jest Overseer, czyli piąta odsłona przygód detektywa Texa Murphy'ego, która jest tak naprawdę reimaginacją jego pierwszej przygody zatytułowanej Mean Streets. Mamy tutaj solidną dawkę humoru, świetnie zrealizowane sekwencje filmowe i segmenty w środowisku 3D. Fani przygodówek będą zadowoleni. Ecstatica 2 to bezpośrednia kontynuacja części pierwszej. Fabuła zaczyna się w drodze powrotnej do domu głównego bohatera wraz z dopiero co oswobodzoną tytułową Ecstatiką. Kiedy bohater, który jest księciem jak się okazuje, przybywa do swojego zamku, jego luba zostaje porwana przez jakiegoś gargoyla. Tak więc znowu musimy ją oswobodzić. Druga Ecstatica to gra trudna, z poprawionym sterowaniem względem poprzedniczki, lepszą grafiką, ciekawymi lokacjami i przede wszystkim z ponurym klimatem.
To jedna z ostatnich gier z elipsoidalną grafiką i ostatnia gra zrobiona przez Andrew Spencera, który po tym tytule zrezygnował z przemysłu gier, a obecnie pracuje w Dynamics Research Group przy Uniwersytecie Sheffield. Gra, która przyciągała do siebie zarówno starszych amigowców, którzy zagrywali się niegdyś w część pierwszą, ale też zupełnie świeżych graczy, którym nieznajomość poprzedniej odsłony nie przeszkadzała w dobrej zabawie. Worms 2 to przykład na sequel zrobiony bardzo dobrze. Poprawiono dosłownie wszystko i choć gra zrobiła się bardziej cukierkowa, to raczej nikt nie narzekał. Dzisiaj trudno mi sobie przypomnieć jakieś LAN party bez drugich robali. Walka o życie w samochodzie, ale taka walka bez broni, działek, min i tym podobnych. I do tego areny, na których się zmagamy, są typowymi arenami. Nie tak jak w innych samochodówkach, w których próbujemy ujść z życiem na dużej, otwartej mapie. Dodatkowo areny to tylko jeden z trybów rozgrywki, bo mamy tutaj też klasyczne wyścigi, a wszystko to z ultrarealistycznym, w tamtych czasach, modelem zniszczeń pojazdów. Gra jest cały czas miodna, ale jeśli wolelibyście zagrać w coś nowszego w tym klimacie, to polecam Wreckfest. Historia w KKND jest wręcz generyczna. Zakłada nuklearna, część ludzi schowała się w schronach, a część została na powierzchni i zmutowała. W końcu obie frakcje się spotykają i dochodzi między nimi do konfliktu. Mamy więc do czynienia z klonem Command & Conquer w świecie post-apo z mutantami. Nic dodać. Zainteresowani tytułem powinni skupić uwagę na wersji Extreme, która posiada m.in. więcej misji. Take a hunting party and search. Kill what is not normal and bring it to me. Nie wiem, czy gier, w których gracz walczył o życie w samochodzie było kiedyś tak dużo, czy po prostu ja lubię takie tytuły i tak dużo ich na tej liście. Nieistotne. Mega Race 2 to gra, która w moim młodzieńczym umyśle nie miała prawa istnieć. Otóż nie mogłem zrozumieć, jakim cudem ta gra ma tak dobrą grafikę. Dzisiaj już wiem. W Mega Race ścigamy się na poziomach, które są tak właściwie plikiem wideo. Trójwymiarowe są tylko samochody. Warto pamiętać, że jak gra wyszła, monitory 14-15 cali były standardem i na takich małych ekranach gra naprawdę wyglądała dobrze. W Mega Race 2 bierzemy udział w telewizyjnym show, gdzie konkurujemy z innymi kierowcami lub mordercami, bo agresja na drodze wchodzi tutaj na zupełnie nowy poziom. Poziom, gdzie miny czy rakiety to standardowe wyposażenie samochodu. Wszystko w tej grze jest dobre. Grafika, model jazdy, muzyka, uzbrojenie, wartka akcja, wszystko. Z wyjątkiem przerywników filmowych. What's that awful smell, Lance? I know what you mean, Cheryl. It's the enforcer. He lost. Well, let's get rid of the creep. He's like so boring. You heard Tiffany, tough guy. She doesn't want you around here anymore. I hate to say it, but she's got a point. Matter of fact, she's got a lot of them, but they're not for you, loser man. Maybe back in reality, somebody will put you out of your misery. We can't, because on BWBT, we like it too much. Is he gone yet? Przygodówka point and click z ciekawą grafiką, w której historia na pierwszy rzut oka wygląda dość banalnie. Twórca programu dla dzieci zostaje wessany do telewizora, do uniwersum, w którym rozgrywa się tworzona przez niego bajka. Jednak Toonstruck nie jest grą dla dzieci, wręcz przeciwnie. W grę warto zagrać dla samej obsady. Główną rolę odgrywa Christopher Lloyd, znany oczywiście z Powrotu do przyszłości, ale w grze usłyszymy też Dana Castellaneta, czyli Homera, czy Tima Curry'ego. Excuse us! Excuse us! Excuse us! Okay, like you're excused!
Nie będę marnował waszego czasu na opisywanie tego tytułu, bo każdy go zna i nikogo do gry przekonywać nie trzeba. Idziemy dalej. Jeśli jakieś studio robiące gry stworzy tytuł, który staje się najlepiej sprzedającą się grą, jaka powstała w kraju, z którego deweloper pochodzi, to pewne jest, że powstanie kontynuacja. Lepsza, większa, w którą deweloper zainwestuje fortunę. Flashback francuskiego dewelopera Delphine Software był właśnie takim tytułem i trafił nawet do księgi rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedająca się francuska gra. Kontynuacja przygód Konrada została przeniesiona w trzeci wymiar i co warte podkreślenia, silnik gry robił naprawdę duże wrażenie. Ten męski Tomb Raider pojawił się na rynku rok przed przygodami Lary Croft. Dodam taką ciekawostkę, że gra została wydana pod koniec 2018 roku na konsolę Dreamcast. Muszę jeszcze zaznaczyć, że nie udało mi się ustalić dokładnej daty premiery Fade to Black. Wersja amerykańska trafiła na półki sklepowe 31 sierpnia 1995 roku, czyli ok. Ale nie udało mi się znaleźć informacji o europejskiej dacie wydania, ale raczej była taka sama albo dalsza, o czym świadczyć mogą recenzje w gazetach. W czasach, kiedy posiadacze N64 zagrywali się w Mario 64, pecetowcy i posiadacze konsol konkurencji mieli swojego przedstawiciela kolorowych trójwymiarowych platformówek – Kroka. Co ciekawe, gra miała być pierwotnie osadzona w świecie Mario, a bohaterem miał być Yoshi. Ale Nintendo powiedziało – niet. Deweloperzy nie mieli więc innego wyjścia, z dinozaura zrobili krokodylka, przypomnę, że zielona jaszczurka była już zajęta, i wydali grę pod swoim szyldem. Krok daje dużo frajdy, nawet dzisiaj. Grafika zestarzała się bardzo dobrze, jeśli lubicie platformówki z przystępnym poziomem trudności, to Krok jest godny polecenia. Długo się zastanawiałem, czy dać na listę Hexena 2, bo choć gra jest świetna, to nieznajomość wcześniejszych odsłon może w negatywny sposób wpływać na odbiór gry. Fabuła z gier Hexen i Heretic jest dość rozbudowana, a zwieńczeniem fabuły miała być gra o tytule Hecatomb. Okazało się jednak, że gra byłaby tak długa i skomplikowana fabularnie, że postanowiono z jednej gry zrobić dwie, Hexen 2 oraz Heretic 2. Polecam sprawdzić jakieś opracowanie ze streszczeniem fabuły i dopiero wtedy zabranie się za drugą część Hexena, czyli trzecią grę w serii. Dodam jeszcze, że na 2021 zapowiedziany jest, jak to się mówi, duchowy spadkobierca Hexena. Gra o tytule Graven. Gra o dwóch obliczach. Pierwsze to nudna ścigałka z widokiem od góry z elementami 3D porozrzucanymi na mapie. W tej wersji gra mocno przeciętna. Na szczęście Dead Rally posiada drugie oblicze. Można grać z użyciem broni. Teraz mamy do czynienia z miodną ścigałką, gdzie paradoksalnie ukończenie wyścigu na pierwszym miejscu to porażka. Wygrana jest wtedy, jak zniszczymy wszystkich oponentów, uniemożliwiając im zdobycie cennych punktów w tabeli. Kiedy gra się ukazała w 1997 roku, przygodówki point and click właśnie zaczęły umierać, a szkoda, bo chwilę przed śmiercią zaczęły się robić coraz lepsze, czego dowodem jest The Curse of Monkey Island, przezabawna, śliczna przygodówka, do której wraca się pomimo wielokrotnego przejścia. Zamiast produkować się o grze, proponuję coś innego. Jeśli nie planujecie zagrać, to chociaż odpalcie sobie pełne przejście gry na YouTube. Tak jak w przypadku Space Quest 6, grę można oglądać jak bajkę, bo animacje są tak dobre, a postacie dodatkowo mówią swoimi głosami. You know, you'd look great with a melting candle on your forehead. I get the feeling you're not taking me very seriously. No, I am, really. Really? Then let me hear you scream in terror. Wiedzieliście, że Turok jest adaptacją komiksu o takim samym tytule? Mi jakoś umknęła ta informacja. Podobnie jak cały wątek fabularny, który zwyczajnie mnie nie wciągnął. Gra urzekła mnie świetną grafiką i strzelaniem do dinozaurów. Nie wiem, co jest takiego w dinozaurach, że tak chętnie chcę do nich strzelać. Zwalam winę na Spielberga.
tytuł, który łapie się w zadanych ramach czasowych, ale ja zabrałem się za niego dopiero w 2020 roku. Chyba nawet pamiętam, co mnie zniechęciło do grania w czasach premiery gry. Poziom trudności, który był wysoki. Szczęśliwie twórcy wydali już po premierze patch, który poziom trudności zauważalnie obniżał. Nie myślcie jednak, że gra jest prosta, cały czas wystawia szare komórki na próbę, ale daje też sporo satysfakcji. Po części pierwszej ukazały się jeszcze część druga i trzecia. Tak jak w Dead Rally, to nie aspekt wyścigowy przekuwał graczy do monitorów, raczej wszystko inne. Bo ściganie w tej grze to najnudniejsza rzecz, jaką można robić. Do tych ciekawszych należą niszczenie pojazdów oponentów, czy malowanie asfaltu w kolorze wiadomo jakim. Dodajmy do tego dużą otwartą mapę i realistyczny jak na tamte czasy model zniszczeń pojazdów. Gracze byli w niebo wzięci, media niespecjalnie, często biorąc tytuł na celownik. Bo to przecież oczywiste, że po zagraniu w karmę każdy wsiada w samochód i naśladuje to, co przed chwilą robił na komputerze. No chyba, że rozjeżdżamy zombiaków, o czym miała świadczyć zielona krew, to wtedy jest ok. Na wzmiankę zasługuje też muzyka, która ma dwa oblicza. Takie oraz takie. Za aspekt elektroniczny odpowiada Lee Grooves, który ma na koncie współpracę z takimi zespołami jak Depeche Mode czy Marilyn Manson, a za cięższy aspekt odpowiada zespół Fear Factory. PS, wiecie co ma ze sobą wspólnego Carmageddon, Krok, FX Fighter czy 3D Movie Maker? Otóż wszystkie te tytuły śmigają na silniku o nazwie B-Render, który został opracowany przez firmę Argonaut Software. Tak, to ci sami, którzy stoją za chipem Super FX do SNES-a. Jeśli ktoś zadałby mi pytanie, jaka była najbardziej klimatyczna gra na PSX-a, to pewnie odpowiedziałbym Blood Omen – Dziedzictwo Kaina. Szczęśliwie tytuł został niecały rok później wydany również na pecety, więc mogę go umieścić na tej liście. Gracz wciela się w Kaina, wampira, który szuka zemsty za zabicie go i przemienienie w wampira. Fabuła jest wciągająca i rozbudowana, a jedną z osób, która przy niej pracowała, była pani Amy Henning, która odpowiada m.in. za fabułę w grach Uncharted od 1 do 3 plus Złota Otchłań. Hiroshi, przynajmniej do części trzeciej, to cholernie wciągające gry. Bo część trzecia to nie jedyna dobra odsłona serii. Jedynka też była dobra, w swoich czasach, i to samo dwójka, w którą nawet dzisiaj gra się przyjemnie. Fabuła? Jako fan zarówno serii Heroes, jak i samego Might and Magic nie podejmę się wyzwania polegającego na jej wytłumaczeniu. Jest zawiła, jest wciągająca i dla większości graczy pewnie mogłoby jej nie być, bo sama eksploracja mapy i rozbudowa zamków to wystarczające powody, aby oddać grze wieczór. Istnieje też mod pozwalający na zagranie w drugą część na silniku części trzeciej Heroes. Link w opisie. I live again. Za każdym razem jak słyszę te słowa, to wiem, że następne kilka godzin mam zarezerwowanych na Blada. Gra wciąga już od pierwszych minut i nie pozwala odejść od kompa, przynajmniej dopóki nie przejdzie się pierwszego epizodu, na który składa się kilka poziomów. W skrócie, wcielamy się w Caleba, jednego z przywódców pewnej sekty. On i jego kochanka, Ofelia, zaszli nawet na sam szczyt zgrupowania, ale zostali zdradzeni i zabici. Mija kilkadziesiąt lat i właśnie wtedy padają słowa: I live again. Jeśli to was nie zaintrygowało, to może połączenie silnika Build z wokselami was przekona. Obecnie najlepszym sposobem zagrania w grę jest remaster z pod tytułem Fresh Supply, czyli stary dobry Blood, ale m.in. z możliwością ustawienia rozdzielczości do 4K. I'm here to donate some blood. Someone else's.
Kolejny tytuł, na który nie poświęcam czasu. Ot, przełomowa strategia, którą zna każdy i która musiała się tutaj znaleźć. Fanów oryginalnego Blade Runnera nie trzeba przekonywać do tej gry, a czy ktoś z ulicy znajdzie tutaj coś dla siebie? Tak, zdecydowanie tak. Blade Runner opowiada historię w taki sposób, że zarówno ktoś, kto zna film, będzie się tutaj dobrze bawił, jak i ktoś, kto filmu nie widział. Mówimy o tym pierwszym filmie. Warto jednak podkreślić, że choć akcja gry i filmu dzieją się w tym samym czasie, to scenariusz obu jest różny. W grze przybieramy rolę detektywa Roya McCoya, który ściga tzw. replikantów, czyli androidy, które do złudzenia przypominają ludzi. Duży nacisk położono na aspekt pracy detektywa, a mniejszy na zwykłe rozwiązywanie zagadek logicznych. Są tutaj też momenty, w których trzeba sięgnąć po broń. W Blade Runnera gra się dobrze nawet dzisiaj i remaster grze wcale nie jest potrzebny, ale i tak takowy powstaje. Co ciekawe, po opublikowaniu pierwszych gameplayów fani serii nie byli zachwyceni, zarzucając ekipie odnawiającej tytuł wypłukanie gry z klimatu. Interstate 76 to taki mech warrior, tylko zamiast mechów mamy samochody. Właściwie to Interstate ma bardzo dużo wspólnego ze wspomnianą serią o wielkich robotach. Po pierwsze, gra działa na silniku Mech Warrior 2, po drugie, pomysł na zrobienie gry w klimacie lat 70. wziął się z tego, że jeden z twórców wspomnianej gry z mechami chciał kupić sobie tak zwany muscle car za premię, jaką dostał za ukończenie drugiego Mech Warriora. Gra była ciepło przyjęta, dziwi więc fakt, że nigdy nie pojawiła się chociażby na PSX-ie. Co prawda na konsoli m.in. Sony można było zagrać w spin-off zatytułowany Vigilant 8. StarCraft to przede wszystkim niebanalny wątek fabularny opowiedziany z perspektywy trzech raz w trzech oddzielnych kampaniach, nie licząc dodatku. Każda ze stron ma swoją agendę, każda oczywiście dysponuje innymi jednostkami i każdą frakcją gra się zupełnie inaczej. Czego nie można powiedzieć chociażby o Red Alercie, pomimo tego, że tam też jednostki są różne w zależności od strony konfliktu. Do tego StarCraft posiada fenomenalną muzykę i ogólnie udźwiękowienie, świetne animacje jednostek oraz misje chodzone, które nie nudzą tak jak te w przywołanym Red Alercie. Pozycja obowiązkowa, ale chyba nie muszę wam tego mówić. PS, nie macie takiego wrażenia, że duża część gier Blizzarda ma taki sam główny wątek fabularny? Czyli dobry bohater, który przekształca się w antagonistę. W Diablo tak było, w trzecim Warcraftie tak było i w Starcraftie tak jest. Ech, beztroska druga połowa lat 90. Skąpa odzież, Chiny, jaskinia, nietoperze. A nie, wróć, to ptaki. Nie wiem dlaczego zapamiętałem, że były to nietoperze. Nieważne. Drugi Tomb Raider to jeden z tych sequeli, który na pierwszy rzut oka wygląda jak nowa mapa do części pierwszej. Zmian jest mało i często są kosmetyczne. Najbardziej rzucająca się zmiana to warkocz Lary, który tutaj jest już animowany. Dla wielu graczy Tomb Raider 2 to też lepsza grafika, bo o ile w część pierwszą chyba wszyscy grali w niskiej rozdzielczości, to do dwójki nierzadko siadało się na nowym kompie z lepszym procesorem i niekiedy także z akceleratorem, a to oznaczało ostry jak igła tryb graficzny 640x480. Tomb Raider 2 broni się fabułą i lokacjami, gra jest też trudna, co część graczy zaliczy na plus, a tę drugą odstraszy. Jakiś czas temu ktoś zaczął robić remake gry na silniku Unreala w wersji czwartej. Pierwszy poziom jest grywalny i każdy może go sprawdzić. Link w opisie. Świat potrzebował Unreala. Jeśli nie samej gry, to przynajmniej silnika. Ktoś musiał przecież utrzeć nosa Carmackowi, a jasne było, że Ken Silverman ze swoim buildem tego nie zrobi. Tym kimś był Tim Sweeney, a silnik Unreala okazał się bardzo poważną konkurencją dla dzieła chłopaków z id Software, na czym my wszyscy skorzystaliśmy. W grze sterujemy poczynaniami więźnia, przed którym pojawiła się możliwość oswobodzenia. Więzienie było na statku kosmicznym, który to rozbił się na planecie, na Pali.
Nasz bohater szybko wydostaje się z kosmicznej klatki i tak zaczyna się jego, czyli nasza, przygoda. Obcy zaatakowali Ziemię. Z pomocą ogromnych żniwiarek grabią nasze zasoby naturalne, eliminując przy okazji wszystko, co stanie im na drodze. Przebywający na stacji kosmicznej orbitującej wokół naszej planety dr Fluke Hawkins postanawia coś z tym zrobić, a że jest już stary, to wysyła do boju woźnego, niejakiego Karta Hektika. Kart przyodziany w specjalny kombinezon rusza do akcji. To dlatego każda misja zaczyna się od spadku z wysokości. Nasz bohater po prostu skacze ze stacji kosmicznej na Ziemię. Nie analizujcie tego, powiedzmy, że to zasługa kombinezonu. Sterowany przez nas woźny może jeszcze liczyć na pomoc mocno zmodyfikowanego psa imieniem Max. Przed nimi 6 różnych i ogromnych poziomów, a każdy zakończony jest walką z bossem. Twórcy postawili sobie za cel utrzymanie w grze 30 klatek na sekundę i w większości im się to udało, ale musieli stosować różne sztuczki, na przykład na niektórych obiektach nie ma tekstur i są jedynie ocieniowane. O tej grze można by opowiadać długo, podkreślając walory graficzne, snajperkę, humor czy takie coś, na co Amerykanie mówią replayability. Ale jeśli w grę graliście, to dobrze o tym wiecie, a jeśli nie graliście, to koniecznie spróbujcie swoich sił. Mało brakowało, a tytuł nie znalazłby się na liście. Nie dlatego, że jest słaby, a dlatego, że wyszedł dzień przed premierą W98. Tytułowi komandosi to 6 kolesi, każdy specjalizujący się w czymś innym. Na przykład snajper to spec od snajperki, a zielony beret od podrzynania gardła. Przed naszą wesołą gromadką aż 20 misji rozrzuconych po całej Europie oraz północnej Afryce. Zobaczymy więc mapy pełne zieleni, śniegu czy pustynnego piasku. Dzisiaj można rozegrać misję z części pierwszej na silniku części drugiej za sprawą moda Destination Paris. To naprawdę trudne zadanie opisywać grę, którą wszyscy znają i mają o niej wyrobione zdanie. Albo się podoba, albo nie. Choć w to drugie trudno uwierzyć. Może zamiast przekonywać kogokolwiek do księcia, wyjaśnię, dlaczego gra zaczyna się na dachu wieżowca. Bo po wielu dyskusjach wywnioskowałem, że mało kto to wie. Otóż Duke Nukem 3D to kontynuacja gry Duke Nukem 2. Na końcu tej gry nasz bohater wraca na Ziemię w swoim statku kosmicznym. To już drugi raz, jak uratował nam skórę i podczas powrotu na Ziemię, na zasłużone wakacje, jego statek został trafiony jakimś pociskiem, a z radia dobiegał komunikat o tym, że Los Angeles zostało zaatakowane przez obcych, którzy zmutowali policjantów w agresywne świnie. Duke wcisnął więc przycisk katapultowania, na statku kosmicznym przypominam, i resztę już znacie. Historia ta jest opisana w menu gry. Swoją drogą, zwróciliście uwagę na drewniany dach wieżowca na samym początku? Sequel idealny. Po udanej pierwszej odsłonie osadników, deweloperzy z Blue Byte postawili sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i dostarczyli. Wciągająca i pod koniec wymagająca kampania przykowała do ekranów na długie godziny, a po kampanii można było zabrać się za mapy stworzone przez społeczność graczy. Ja na jednej płycie mam ich kilkaset. Prawdziwe wyzwanie to oficjalny dodatek do gry lub gra w wersji Gold z dodatkiem, gdzie podbija się cały świat. Drugie Settlersy to gra, która wciąga dzisiaj tak samo jak kiedyś. Pro tip. Jeśli rozgrywka wydawała się wam zawsze za wolna, to istnieje kod na zwiększenie prędkości w grze, który widzicie na ekranie. Granie bez tego kodu jest zwyczajnie nudne, a raczej nie jest to oszukiwanie, bo przyspieszenie czasu było już normalną funkcjonalnością od części trzeciej. Przy tej okazji warto wspomnieć o wersji historii, którą obecnie sprzedaje Ubisoft. Odradzam jej zakup. Owszem, Settlersy w 4K wyglądają super, ale zapomniano o najważniejszej rzeczy – opcji solidnej zmiany tempa gry. Zmiana tempa w grze jest, ale zwiększa prędkość jedynie 2 razy, co jest cały czas ślimaczym tempem. A na domiar złego, Ubisoft zablokował znany wszystkim kod
I choć gra jest już na rynku długo, a fora wydawcy pękają w szwach od apelów graczy o dodanie większych prędkości gry, to apele te wydają się być niesłyszane. Szkoda, naprawdę szkoda, bo przez taką głupotę, zamiast grać w HD, dalej większość graczy wybierze DOSBoxa i klasyczną wersję. Neverhood szczyci się mianem pierwszej gry zrobionej z pomocą animacji poklatkowej, choć w przypadku gier wideo brzmi to dziwnie, ale wiecie o co chodzi. Rozmach, z jakim zrobiono tę grę, imponuje nawet dzisiaj. Wykorzystano 3 tony plasteliny, a stworzona makieta miała rozmiar 400 m². Do tego filmowanie całości trwało aż 8 miesięcy. Niestety gra nie została doceniona i nie sprzedawała się najlepiej. Z pomocą ruszył Microsoft, który wykupywał nakład gry i rozdawał ją za darmo przy różnych okazjach. Jeśli przygodówki nie są waszą ulubioną kategorią gier, ale lubicie animacje poklatkowe, to możecie obejrzeć przejście gry na YouTube. Dobry, ponad dwugodzinny seans. Powstała także kontynuacja gry pod nazwą Skull Monkeys, ale tylko na konsolę PlayStation i nie jest to już przygodówka, a platformówka z bardzo wysokim poziomem trudności. Gra doczekała się też duchowego następcy zatytułowanego Army Krok. Niestety gra nie jest tak dobra jak oryginał, ale też nie jest zła. Nie trzeba być fanem gier osadzonych w świecie postapokaliptycznym, aby zakochać się w Falloutie, choć w moim przypadku nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Pamiętam, że kilka razy podchodziłem do tytułu, nie przechodząc za etap ze szczurami, na samiutkim początku. Dopiero po namowach znajomego zmusiłem się, aby pograć te kilka godzin. Dzisiaj wiem, że warto było, bo tytuł, jak i cała seria, stała się jedną z moich ulubionych. Do pierwszego Fallouta wracam często, chyba nawet częściej niż do o wiele większej odsłony drugiej, ale muszę się przyznać, że zarówno do jedynki, jak i do dwójki wracam tylko z modami. Dla części pierwszej jest to Fixed, który dodaje wszystkie oficjalne łatki oraz te nieoficjalne. Dodaje też ikonę przenoszenia wszystkich rzeczy do swojego ekwipunku, jak w dwójce. I dodatkowo pozwala grać w Full HD. Mam przy okazji małą ciekawostkę. Czy są na pokładzie jacyś fani z zespołu Tool? Jest przynajmniej jeden. W 1993 roku zespół wydał płytę Undertow. Oto grafiki, jakie można znaleźć w książeczce do płyty. Czy to jedno zdjęcie nie wydaje się wam znajome? Jest to dokładnie ta sama grafika, jaką można spotkać na ścianach różnych budynków w świecie gry, zarówno w części pierwszej, jak i drugiej. Można przyczepić się do braku innowacyjnych rozwiązań względem Command & Conquer, można przyczepić się do kiepskiej gry aktorskiej, można śmiać się z Anglików, którzy udają rosyjski akcent. Można też narzekać na niezróżnicowane teatry działań. Można, ale po co? Wszystkie swoje niedociągnięcia grały studu nadrabia grywalnością. Grę zaczynamy od obejrzenia filmu wprowadzającego, na którym widać, jak Albert Einstein cofa się w czasie i miejscu najwyraźniej do 1924 roku, dokładnie do 20 grudnia, kiedy to młody Hitler wychodził z więzienia. Einstein podaje rękę przyszłemu wodzowi III Rzeszy i tym samym go unicestwia, innymi słowy, wymazuje go z historii. Niemcy nigdy nie wywołują II wojny światowej, ale niczym nie powstrzymani Sowieci robią to za nich, podbijając najpierw Azję, a potem uderzając na kraje Europy. W grze mamy do czynienia z dwoma wątkami fabularnymi, aliantów i Sowietów. Jest to istotne, biorąc pod uwagę kolejne części serii, a właściwie kolejne i poprzednie. Bo jeśli gramy aliantami, to kontynuacją fabularną jest gra Red Alert 2. Natomiast jeśli przeszliśmy grę czerwonymi, to kontynuację znajdziemy w grze Command & Conquer, czyli pierwszej w serii. Red Alert pozwala na granie w taki sposób, w jaki się chce, nie tak jak wymyślili to sobie twórcy gry. Co to oznacza?
To od gracza zależy, czy naprodukuje czołgów i przetoczy je przez bazę wroga, czy może preferuje atak z powietrza, czy to samolotami, czy helikopterami, albo z wody, prowadząc dewastujący ostrzał z krążownika. A może woli okopać się w swojej bazie i małymi oddziałami nadszarpywać struktury wroga? Wszystko to można zrobić. Każda z tych metod tutaj zadziała. A testowanie różnych taktyk najlepiej przeprowadzić w trybie skirmisz, gdzie możemy pograć z komputerem bez żadnych ograniczeń technologicznych, co często ma miejsce w kampanii. Red Alert to gra wybitna, taka do której wraca się systematycznie co jakiś czas. A teraz możemy już cieszyć się grą w 4K, bo wydany został udany remaster z wszystkimi dodatkami i odświeżoną muzyką, która nawet w oryginale była świetna, zwłaszcza kultowy Piekielny Marsz. Zastanawiałem się dłuższą chwilę, czy jest w tej grze coś, co zostało zrobione źle. I na nic nie wpadłem. Odpaliłem więc Google'a i po długich poszukiwaniach dowiedziałem się, że minusem gry jest to, że jest taka krótka. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy zaliczyłbym to do minusów. Długość Diablo mi odpowiadała. Zawsze można było zacząć grać od początku z już podrasowaną postacią. Poziomy są przecież generowane losowo, a nawet questy zmieniają się z każdym zaczęciem nowej gry. Wiecie co, zamiast samemu zachwalać tytuł, posłużę się cytatem ze Świata Gier Komputerowych numer 50 z lutego 1997 roku. Co takiego jest w Diablo, że w redakcji prawie się o nią pozabijaliśmy? Po prostu ta gra nie posiada minusów. Świetna grafika, odlotowa muzyka, tworząca niezapomniany klimat dla przemierzania labiryntów. I tyle. Podpowiem jeszcze, że odświeżając tytuł, warto zainstalować HD moda. Czy lepszy był pierwszy czy drugi Quake? Ja znalazłem odpowiedź w matematyce. Bardzo prostej matematyce. Otóż pierwszego Quake'a przeszedłem tylko kilka razy. Natomiast drugiego... Cóż, miałem takie dni, że przechodziłem całego 2-3 razy dziennie, bawiąc się w tak zwany speedrun. Dzisiaj śmieszy mnie to, że myślałem, że jestem szybki przechodząc grę w 2 godziny, podczas gdy dzisiaj można znaleźć klipy, gdzie ktoś pokonuje całą grę w 17 minut. Obie te gry są świetne, ale tym lepszym, dla mnie przynajmniej, jest Quake 2, który oprócz dewelopera i nazwy nie ma nic z jedynką wspólnego. Quake 2 to kwintesencja gier drugiej połowy lat 90. Spełnia wszystkie wymagania tytułu kultowego, czyli gra wygląda dobrze kilkadziesiąt lat po premierze, chce się w nią grać nawet po kilku przejściach i na samą myśl o niej robi się tak jakoś milej. I tak docieramy do miejsca pierwszego. Prosta rozgrywka, jedna mapa, ten sam rodzaj wrogów i te same dźwięki słyszane z głośników przez cały czas. Dlaczego więc zagrywaliśmy się w ten tytuł godzinami? Mam na to tylko jedną odpowiedź, bo gładzenie kolejnych fal obcych było cholernie przyjemne. Co z tego, że mapa ta sama i tak na koniec była pokryta ciałami i krwią w dwóch kolorach? Co z tego, że ten sam rodzaj wrogów, skoro tak przyjemnie się do nich strzelało? Co z tego, że dźwięki te same, skoro dobre? Okej, nie będę tego ciągnął dłużej. Nie, Fobia 2 nie jest u mnie na pierwszym miejscu, to taki mały żarcik. Nie zmienia to jednak faktu, że druga Fobia jest świetną darmową grą. Link umieszczam w opisie. Przechodzimy do prawdziwego numeru 1. W poprzednim zestawieniu z najlepszymi grami, jakie robiłem na kanale, na pierwszym miejscu umieściłem staroszkolnego RPGa. W tym zestawieniu na szczycie listy umieszczam tytuł, który miał przybliżyć tę drugą stronę, czyli zarządcy podziemnych lochów, które przemierzają dobrzy bohaterowie. Jeśli oglądaliście Władcę Pierścieni, a zakładam, że każdy oglądał, to pamiętacie pewnie, z jaką pasją, niedowierzaniem i radością Smeagol spoglądał na pierścień w ostatnich chwilach swojego życia. Dokładnie tak, ja spoglądam na ikonę Keeper FX, która jest na moim pulpicie. What? W wielkim skrócie rozgrywka prezentuje się tak.
Mamy serce lochu. Z pomocą chochlików drążymy w podziemach różne komnaty, w których budujemy pomieszczenia. Te pomieszczenia przyciągają do naszego lochu różne stwory. Do tego mamy pomieszczenia specjalne, jak więzienie, które zamienia pojmanych jeńców w szkieletory, albo świątynia, w której składając ofiary w postaci swoich podwładnych, możemy w nagrodę dostać lepszą pokrakę. Każdy stwór ma swoje zachcianki i niemal każdy ma uprzedzenia do jakiegoś innego typu stwora. Najprostszy przykład: mucha nie przepada za pająkiem i często dochodzi pomiędzy nimi do, powiedzmy, kłótni. Naszą rolą jest rozdzielanie tych potworów i w miarę możliwości takie projektowanie lochu, aby jeden stwór nie spotykał drugiego. Czasami można stosować metodę: słabszy stwór trafia na tortury, gdzie po kilku chwilach zostaje zamieniony w ducha. Problem pojawia się, jak oba stwory są przydatne, jak demon żółciowy i szkieletor, albo czarnoksiężnik i wampir. Okej, wystarczy, to nie jest recenzja. Dla mnie Dungeon Keeper to strategia idealna, pozwalająca mi grać tak, jak lubię. Czyli okopać się, wyszkolić oddziały do maksimum, po czym przystąpić do ataku. W teorii nieograniczoną liczbą jednostek. To takie proste, tylko dlaczego tak wiele strategii nie pozwala na taką taktykę? Część nie daje czasu na zbudowanie odpowiednich fortyfikacji, a część nakłada limity na ilość posiadanych jednostek. Nie tutaj. Po umocnieniu murów możemy poświęcić tyle czasu na przygotowania, ile chcemy, a jednostek możemy naprodukować tyle, na ile pozwoli silnik gry. Bo niestety w grze ostał się jeden bug. To jest, jeśli gracz posiada za dużo kupek złota, pułapek czy jednostek, a co za tym idzie miejsc, gdzie stwory odpoczywają, to nagle wszystko przestaje działać i stwory nie zadają żadnych obrażeń. Na szczęście ten limit obiektów na planszy jest dość wysoko ustawiony i możecie przejść całą kampanię, nie wiedząc, że takowy istnieje. Kiedyś moim głównym zarzutem dla gry był jej niski poziom trudności. Gra nie stanowiła żadnego wyzwania, choć grało się w nią przyjemnie. Dzisiaj tego problemu nie ma, bo za sprawą społeczności można rozegrać wiele, wiele dodatkowych kampanii, w których poziom trudności jest już na należytym poziomie. Może nawet czasami na zbyt wysokim, ale to też nie problem, bo tych kampanii jest tak dużo, że jeśli jakaś nas pokona, to bierzemy się za następną i tyle. DK ma też całkiem niezły multiplayer. Pamiętam taką sytuację z dzieciństwa. Ja i mój kolega z bloku chcieliśmy pograć w Dungeon Keepera Polanie. Byliśmy w osiedlowej sieci, więc nic nie stało na przeszkodzie. No może tylko to, że mieliśmy jedną płytę z Dungeon Keeperem, a ta była wymagana nawet do grania po sieci. Ja mieszkałem na pierwszym piętrze, kolega na czwartym i w innej klatce. Za każdym razem, kiedy u kogoś z nas wyświetlił się obrazek z prośbą wsadzenia płyty, musieliśmy iść do drugiej osoby po krążek. A ten, kto posiadał krążek, miał wtedy nic nie robić, żeby było sprawiedliwie. Ta, jasne. Dzisiaj mogę już przyznać, oszukiwałem i jestem przekonany, że mój kolega też. Jeśli z jakiegoś powodu gry nie znacie, to jest to zdecydowanie pozycja obowiązkowa, którą na dzisiejszych maszynkach odpalicie bez problemu dzięki launcherowi KeeperFX. Link w opisie. Przed wami kampania składająca się z 20 misji, z czego 3 wymagają myślenia i oficjalny dodatek. Tutaj poziom trudności jest już odrobiną wyższy, plus cała masa kampanii stworzonych przez fanów gry. I tak prezentuje się moja lista ulubionych tytułów ery Windows 95. U was na pewno taka lista wygląda inaczej i chętnie o tym z wami podyskutuję. Dajcie znać, który tytuł przeoczyłem, który dałem za nisko, a który nie miał prawa się tutaj znaleźć. Był to niewątpliwie jeden z lepszych okresów dla przemysłu komputerowej rozrywki. Ilość hitów, jaka została wygenerowana w tym czasie, jest imponująca, ale w kolejnych latach, w erze Windowsa 98, też było dobrze, o czym mam nadzieję kiedyś wam przypomnieć. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym klipie. Cześć!